Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale. Nie będę miał dzisiaj dla Was żadnego testu, ale mam świetnego gościa. I zacznę od czegoś takiego. Przed naszym dzisiejszym spotkaniem przejrzałem sobie materiał z naszego poprzedniego spotkania i tam ktoś w komentarzu napisał, że a super rozmowa, warta kontynuacji. No i patrzcie, 4 lata, pyk, i jest Piotrek Baryła. Cześć Piotrze. Cześć, 4 lata starszy, tak. Cześć, cześć. Dokładnie, powiedz mi, bo te 4 lata temu byłeś naczelnym ścigaczu. Więc takie pytanie na początek, co się u Ciebie zmieniło, co się działo przez te lata? Czy jest w ogóle jakaś redakcja motocyklowa w Polsce, gdzie Ty nie byłeś jeszcze naczelnym albo może w ogóle nie pracowałeś? Jest, nie byłem jeszcze w redakcji Motocykl. Mają siedzibę we Wrocławiu. Nie byłem w redakcji jednoślad.pl. Pozdrowienia dla chłopaków, tam mnie jeszcze nie było. Przerobiłem, byłem CE, motormanie, świat motocykli, ścigacz, teraz motogen. Tak, jestem od, teraz to zacznę w zasadzie trzeci sezon w redakcji motogen.pl. Właściwie robię wciąż to samo, wciąż jeżdżę na motocyklach i staram się zarażać ludzi pasją do motocykli, staram się opowiadać o tych motocyklach najlepiej jak potrafię. I to się akurat nie zmienia, zmieniają się tylko, wiesz, logotypy i nazwy redakcji, w których pracuję. Co, ale z tego co widzę, to jesteś mega zajętym gościem. Tak jak ci, jakby spojrzeć na to, jak my się umawialiśmy, to wiesz co ja sobie pomyślałem, że dla nas idealną robotą byłoby na przykład otworzyć jakiś port lotniczy na przykład, nie? Na przykład, nie wiem, jest Warszawa Radom, to w ogóle super pomysł, byśmy otworzyli na przykład, nie wiem, Warszawa Białystok, nie? Bo to tak, napisalibyśmy, że spotkamy się w przyszłym tygodniu, to już tam za 3 miesiące byśmy sobie odpisali, nie? Za pół roku jedźmy tak. Jakąś wizję w terenie, no to byśmy pojechali za rok, tam już była łąka, jest osiedle, nie? Więc widzę, że jesteś mega zajętym gościem. No staram się wypełniać ten czas. Jestem jeszcze w takim wieku, że mogę sobie na to pozwolić, żeby gdzieś tam troszeczkę podkręcać tempo i dokręcać śrubę. Poza tym, że MotoGen, to buduję też ten swój kanał na YouTubie, czyli Bary Moto i tą serię Bary na używka, która się całkiem nieźle przyjęła przez te właśnie ostatnie 3 lata. Bo kiedyś ostatnio widzieliśmy, to chyba jeszcze nie robiłem Bary na używkach, chyba, prawda? Chyba nie. To wydaje było jeszcze przed, tak było mi się przynajmniej wydaje. Może? Nie, ja tą serię robię teraz, nie wiem, 2-3, tak? może 4 rok będzie, więc to było chyba tuż przed. I rzeczywiście to pochłania sporo czasu, wiesz, tak mogłoby się wydawać, że ta robota to jest jeżdżenie na motocyklach. Ja też już coś o tym wiem. To jest wszystko dookoła, więc jest tego rzeczywiście dużo. A teraz w ogóle fajnie, wiesz, spotkaliśmy się, mam wrażenie, że zmotywowało mnie to, że wyjeżdżam na jakiś czas z Polski. I to jest w ogóle fajne, bo jak to tak, wiesz, oddziela pewien etap życia. Wiesz, że gdzieś wyjeżdżasz na jakiś czas, przez jakiś czas cię tutaj nie będzie, to domykasz wszystkie tematy. I ja przez ostatnie 2 tygodnie domknąłem tyle zaległych tematów, takich jak na przykład to, że mieliśmy się spotkać i teraz zapisałem sobie to, już mówię, no nie, chociażby się waliło i paliło, to musimy się złapać chociaż na pół godziny i porozmawiać, pogadać o tym, co tam się wydarzyło w branży motocyklowej. Ja w ogóle się bardzo cieszę, że ludzie chcą słuchać o motocyklach, bo z niepokojem patrzę na pewne zmiany, na to, że młodzi ludzie wolą jeździć na hulajnogach elektrycznych po mieście, a nie tak jak my, kiedy mieliśmy 14 lat, jaraliśmy się, jak słyszeliśmy, że jedzie motocykl za oknem. Teraz czasami, wiesz, my robimy zdjęcia jakiegoś motocykla, nagrywamy w jakimś miejscu, gdzie jest dużo młodych ludzi. I tak jak kiedyś, to ten motocykl był okrążony przez młodych ludzi, wszyscy chcieli sobie zrobić zdjęcie. Tak w tym momencie ci młodzi ludzie, mam wrażenie, z kompletną obojętnością przechodzą koło tych motocykli. Mają je w nosie, wrażenie robią na nich inne rzeczy. I to jest dla mnie trochę niepokojące. Natomiast jak patrzyłem, ten ostatni naszą ostatnią rozmowę obejrzało całkiem sporo osób, więc to zainteresowanie gdzieś tam jednak jest motocyklami wciąż. Wiesz co, ale jak jesteśmy przy tym temacie, to będziesz dobrą osobą, żeby o to zapytać. Ja z przerażeniem uświadomiłem sobie dzisiaj, że chyba przedwczoraj wyszedł ostatni numer Autoświata. Zobacz, nie ma, nie wiem, takich marek, nie wiem, Playboya nie ma. Przegląd sportowy ma być 2 razy w tygodniu. Autoświat, koniec. I teraz pytanie, czy prasa motocyklowa, stricte już pytam o to, to, że ona jest dużo bardziej niszowa niż, nie wiem, przegląd sportowy, to jest jej plus i ona ma szansę przetrwać, czy to jakby jest jeden worek i ona też zniknie? W dobrym momencie o to pytasz, bo no kilka tygodni temu pojawiły się pierwsze plotki o tym, że zniknie miesięcznik motocykl. Nieoficjalnie możemy o tym mówić, ale z tego co słyszałem, to teraz ma być wydawany jako dwumiesięcznik. A to jest ta sama firma co Autoświat, czy nie? Ja nawet nie wiem. Nie wiem kto wydaje Autoświat. Sorry, ja w samochodach to jak słabo, w dziennikarstwie tym samochodowym. Natomiast no wiem, że siedzibę mają chłopaki we Wrocławiu. I rzeczywiście motocykl i świat motocykli, to takie dwa tytuły flagowe, no piękne, na których ja się wychowałem, ja gdzieś tam tak jeszcze samo. W latach 90. W tym momencie mamy świat motocykli pozostaje na rynku, a w motocyklu nasłyszałem, że coś tam się źle dzieje i
No dobra, tylko że zobacz, znikają te tytuły papierowe, mówisz przegląd sportowy, no ale mamy kanał sportowy, który na YouTubie robi niesamowite sukcesy. Mamy TikToka i tam gdzieś tam ten świat się przenosi. Ci, co potrafią, to się przenoszą. Oczywiście są tacy, którzy wypadają z rynku, bo nie potrafią się przenieść. Więc to gdzieś tam zastępuje. Czy zaletą motocykli jest to, że one są takie niszowe? Wiesz, te wydawane papierowe miesięczniki motocyklowe, no one są już od jakiegoś czasu takie, to jest coś takiego, wiesz, kameralnego bym powiedział, nie? Mhm. To jest naprawdę wąskie środowisko, ale nie powiedziałbym, że jego zaletą jest to, że ono jest takie małe. No, wiesz, to, żeby wydawać taką papierową gazetę co miesiąc, potrzeba kupę kasy. Potrzeba kupę kasy wciąż na drukarnię, to się musi opłacać na dystrybucję. To wszystko dużo kosztuje. Wracając, będzie jakaś gazeta za 5 lat tego typu w kiosku? Ja myślę, że może przetrwać w innej formie, jeżeli znajdą na to sposób, a wydaje mi się, że na przykład Świat Motocykli ma na to fajny pomysł i fajny sposób, na połączenie online'u z papierem, że tak naprawdę odwrotnie niż kiedyś. Kiedyś online mógł być uzupełnieniem papieru, w tym momencie robi się odwrotnie. Papier ma szansę być takim uzupełnieniem online'u. Ma szansę być takim, wiesz, wydaniem tego, co najlepsze, co najbardziej soczyste. Czyli takie takim podsumowaniem miesiąca. Może tak się to skończy, że ten miesięcznik być może się kiedyś ewoluuje, być może to będzie, nie wiem, dwumiesięcznik. Myślę, że jest miejsce na to, żeby przetrwał. Na pewno przetrwają najlepsi i ja bym obstawiał, że za 5 lat będzie na półkach jakiś jeden tytuł, jakiś jeden, być może dwumiesięcznik motocyklowy. No dobra, to zadam Ci teraz pytanie, którego jeszcze nikt Ci nigdy nie zadał, na pewno się nie spodziewasz. Powiedz, co zrobić, żeby zostać takim gościem jak Ty, czyli żeby testować motocykle, żeby być po prostu dziennikarzem motocyklowym. Żeby żyć czy może co trzeba umieć? Tworzenia treści o motocyklach. Tak. To pytanie jest mi zadawane średnio raz w tygodniu, głównie na Instagramie przez ludzi. To masz mógł linka wysyłać. Tak, genialnie, fajnie, że je zadałeś, właśnie o to chodzi. Będę mógł wysyłać linka do tej odpowiedzi. To jest trochę jak z crossfitem w świecie sportu. Musisz być stosunkowo dobry w wielu rzeczach, tak naprawdę, jeżeli chodzi o crossfitera, nie? On jest dobry we wszystkich dyscyplinach sportu, w żadnej nie jest najlepszy. Mhm. Musisz być takim trochę komandosem. Czyli musisz potrafić jeździć na motocyklach, najlepiej trochę lepiej niż przeciętny motocyklista. Musisz się przynajmniej nie bać kamery, nie musisz być świetnym dziennikarzem, nie musisz być doświadczonym dziennikarzem. Mogę Ci na sekundę przerwać? Dawaj. Bo zobacz, co powiedziałeś, musisz się nie bać kamery. Kiedyś to musiałeś umieć pisać. Zobacz, jak to się zmieniło. Teraz zacząłem od kamery. Tak, ja pierwsze moje wyjazdy na testy, wiesz, przywoziło się pakiet zdjęć i trochę notatek. Tydzień później pisało się artykuł i już. Dziś ogarnia się te wszystkie media społecznościowe, plus nagrywa się przede wszystkim film, to jest najważniejsze. No ale jakaś tam umiejętność pisania też by się przydała. Choć ja uważam, że nie potrafię pisać i też sobie jakoś radzę w tym świecie. No i tych umiejętności jest kilka. To jest taki pakiet, nie? Czyli tam ta kamera, jakieś pisanie, potrafić jeździć na motocyklach. No i chyba najważniejsze, no żeby opowiadać ludziom o motocyklach, oczywiście pomijając to, że trzeba mieć do tego pasję, ale zakładam, że to jest oczywiste, to trzeba mieć trochę punktów odniesienia. Czyli żebyś Ty mógł opowiedzieć o nowej Hondzie Hornet, to fajnie by było, żebyś wcześniej jeździł na przynajmniej 50 czy 100 innych motocyklach, bo jak masz dużo punktów odniesienia, to wtedy wiesz, na co zwrócić uwagę. Fajnie również, abyś rozumiał ludzi, którzy się jarają różnymi typami motocykli, dlatego że nie za bardzo jest miejsce na dziennikarza, który będzie wyspecjalizowany w cruiserach i chopperach, albo który będzie wyspecjalizowany wyłącznie w turystyce. No niestety, same motocykle już są niszą, to jest wąska branża, więc już tutaj musisz być troszeczkę taki multi. Musisz i pojeździć na motocyklu sportowym, musisz kumać tych gości, o co im chodzi, że oni pakują się w plecak i jadą na 2 tygodnie gdzieś tam offroadem sobie TED, ale musisz też kumać gości, którzy lubią się ubrudzić w błocie na lekkich motocyklach, ale też takich, którzy lubią w blasku chromów pięknie gdzieś tam po promenadzie sobie mknąć i tych, którzy jeżdżą na tak daje. Wszystkich motocyklistów musisz chociaż trochę rozumieć, o co im w tym chodzi, żebyś był w stanie powiedzieć im, który motocykl jest dla nich, który być może nie, żebyś wiedział, na co musisz zwrócić uwagę. I chyba z tym jest najciężej, bo no może... No właśnie, no bo pytanie, bo to musisz mieć, tylko jak to zdobyć? No właśnie, u mnie to przyszło naturalnie, bo ja na studiach zacząłem, mówię, inwestować w to czas, czyli zarabiając, mogłem się pogodzić z tym studiując, że zarabiałem 200, 300, 400 zł pisząc jakieś kilka artykułów i jeździłem na skuterach, gdzieś tam pomagałem w pierwszych testach motocyklowych, odbierałem motocykle, oddawałem, pomagałem w jakiejś logistyce, poświęcałem na to sporo czasu, nie zarabiając na tym dużo. Jeżeli dziś masz 30 kilka lat,
i chcesz w to wejść, no to jest to problematyczne, bo musisz zainwestować w to sporo czasu, musisz zacząć robić te rzeczy, niekoniecznie mając z tego na początku jakieś sensowne pieniądze. Te pieniądze pojawiają się po wielu latach, kiedy znasz już trochę ludzi w branży, kiedy radzisz sobie, kiedy masz wiele tych punktów odniesienia, pojeździłeś na iluś tam motocyklach, wtedy jesteś wartościowym redaktorem, możesz zacząć coś tworzyć. No i chyba ten właśnie okres, wiesz, wejścia w to jest najtrudniejszy. W wielu branżach tak pewnie jest, no ale w motocyklach rzeczywiście to wejście jest no, dość długie, bo nie da się opowiadać o motocyklach, jak się po prostu nie spędzi na nich ileś tam czasu i to nie wystarczy, że miałeś jeden motocykl i jeździłeś na nim przez ostatnie 10 lat, bo wtedy nie wiesz nic o innych motocyklach, tylko jesteś specjalistą od tego jednego swojego. Czyli krótko mówiąc, budujesz sobie taką bazę, doświadczenie, żeby mieć po prostu porównanie i to jest najważniejsze. Tak. I jeszcze reasumując te wszystkie inne cechy, nie musisz być świetnym kierowcą, który kręci 1.38 na Poznaniu. Były takie eksperymenty, zapraszaliśmy do współpracy różnych kierowców wyścigowych, no bo przecież oni świetnie jeżdżą na motocyklach, więc świetnie się na nich znają, tak? Ale niekoniecznie potrafią w świetny sposób opowiedzieć o najnowszym BMW S1000 RR. I niekoniecznie z ich punktu... Rzeczy, które dla nich mają znaczenie, niekoniecznie będą mieć znaczenie dla ludzi, którzy mogą chcieć potencjalnie kupić taki motocykl. No tak. To jest też ważne, nie? Że my musimy wchodzić w buty tych ludzi, którzy być może zechcą kupić taki motocykl. To jest też ciekawa sprawa, bo my czasami organizując testy porównawcze dwóch motocykli, no jaki dobieramy klucz? Na przykład bierzemy dwie 600 o podobnej mocy, kosztujące podobną kasę. Na przykład teraz przyjdzie nam do głowy, żeby zrobić test porównawczy nowej Hondy Hornet 750 i tego nowego Suzuki GSX 8S. Dwucylindrowe silniki, podobne osiągi, gdzieś tam pewnie podobna cena, podobna klasa motocykla. Okazuje się, że wiele osób chcących kupić motocykl, pojawiających się w tej branży motocyklowej, robiących prawo jazdy, rozpatruje tak skrajne klasy motocykli, że w zasadzie każde porównanie ma sens. Do mnie często pisze ktoś, kto zadaje pytanie: no stary, co byś polecił, lepiej kupić BMW, GS-a czy Harley'a? Wiesz, ty, w którą stronę lepiej pójść, nie? I ludzie mają takie dylematy. Zanim oni gdzieś tam wybierają pomiędzy dwoma podobnymi motocyklami, to oni w ogóle się zastanawiają, w jaką klasę motocykli chcą pójść. A z czego to wynika, twoim zdaniem? No wiesz, ludzie nie mają tych punktów odniesienia, tak? Podoba im się to, że jeżdżą motocykle po ulicy. Ich kumpel jest podróżnikiem i jara ich to, że on sobie tam jeździ gdzieś w Alpy dwa razy w roku. Ale jednocześnie patrzą, jak przejeżdża piękny Harley i myślą sobie, ale on fajnie brzmi, ale to jest motocykl legenda, może ja bym takiego Harley'a, no ale przecież do miasta to jednak coś mniejszego, zwinniejszego, no i oni nie wiedzą, czego chcą i nie ma w tym nic dziwnego. I co najgorsze, to nie ma prostych odpowiedzi na te pytania. Właśnie chciałem spytać, co odpisujesz? Nie ma prostych odpowiedzi, zazwyczaj namieszam im w głowie jeszcze bardziej niż mają namieszane. No, to tak jest. Zadaję im kilka pytań. W ogóle z tymi naszymi testami motocykli to jest... Zacząłbym od tego, że ja nie do końca czuję się dobrze z określeniem, że my testujemy motocykle. Nie wiem, czy już o tym rozmawialiśmy. Nie. Ale ja uważam, że motocykle testuje to gość w fabryce, jak BMW projektuje nowy motocykl i oni podłączają ten motocykl na pewnym etapie, jeszcze gdzieś tam projektowym, mnóstwo czujników, podpinają go pod komputer i gość jedzie, robi tam kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, szczytują te dane, poprawiają, testują go na torze, testują go w trasie w różnych warunkach. To jest takie prawdziwe testowanie motocykla. Oni go testują, żeby go udoskonalać. Jak my lecimy na prezentację prasową, robimy na takim motocyklu 200 km, to ja nie do końca czuję się dobrze z tym, że czasami mówimy, że testujemy ten motocykl. My dzielimy się pierwszymi wrażeniami. My opowiadamy o tym, jakie ten motocykl ma cechy, co się w nim zmieniło, do czego on jest i kto może być z niego zadowolony, a kto nie. Ale czy my go testujemy? Ale to wiesz co, jak jesteśmy przy takiej kuchni, to też przynajmniej dla mnie ciekawostka, bo ja dostaję samochód na tydzień na testy. Mhm. Na ile ty dostajesz motocykl? W sezonie to też jest tydzień. To znaczy, są dwa rodzaje testów. Jedne to są takie, że lecimy gdzieś tam sobie, bo jest premierowe jazdy testowe i wtedy dostajemy go na jeden dzień. Przywozimy materiał i to są takie pierwsze wrażenia. No, pierwsze wrażenia. W sezonie, kiedy już są zarejestrowane pojazdy testowe w Polsce u polskich importerów, wtedy to jest na ogół tydzień, tak się przyjęło. Honda teraz to zmieniła, daje chyba na 3-4 dni. Na ogół to jest tydzień i to jest dobry czas. Tak. Już nawet nie chodzi o to, żeby tam się najeździć, ale jeżeli masz motocykl przez tydzień, to jest duża szansa, że znajdziesz chociaż jeden dzień z ładną pogodą, żeby zrobić piękne zdjęcia. Drugi dzień, żeby nagrać jakiś film. Trzeciego i czwartego dnia akurat nie masz czasu, więc ten tydzień to jest taki naprawdę w porządku okres, żeby gdzieś tam pojeździć, wyrobić sobie zdanie. No ale wciąż, wiesz, ja robię tą serię Bary na używkach właśnie dlatego, że zawsze twierdziłem, że
to osoba, która pojeździła na tym motocyklu przez 2 lata i zrobiła na nim 20 tysięcy kilometrów, może o nim naprawdę dużo powiedzieć. Ta osoba ma najwięcej do powiedzenia. I ja mogę zwrócić uwagę na inne rzeczy po tygodniowej jeździe testowej, ale na pewno nie zwrócę uwagi na takie rzeczy. Wiesz, czasami gość, który jeździ motocyklem przez kilka lat, opowiada mi o takich rzeczach, że na pewno sam bym na nie nie wpadł po krótkiej przejażdżce. I to są takie rzeczy, że wow, że czasami mózg rozwalony. Za każdym razem też powtarzam ludziom, i tu wracamy troszeczkę do tego twojego pytania, no co jeśli ktoś przychodzi i nie wie, czy Harley'a, czy Adventure'a, żeby próbowali, żeby brali motocykle na jazdy testowe. Wiesz, to się szalenie zmieniło, bo jakiś czas temu było naprawdę potwornie trudno wyrwać sobie dla takiego przeciętnego motocyklisty z ulicy motocykl na jazdę testową. Jest grupa kilku dziennikarzy, którzy dostają te motocykle, to jest ich robota, okej, ale u dealerów nie było tych motocykli porejestrowanych. W tym momencie to się szalenie zmieniło. I ja sobie nie wyobrażam dziś dealera, że idziesz i mówisz, że chciałbyś się przejechać takim motocyklem i że on ci go nie udostępni. W ogóle nie wyobrażam sobie kupić motocykla bez jazdy testowej. Wiesz co, ja tak bardzo często robiłem. Ja w zasadzie robiłem tak, że w każdy weekend brałem jakiś motocykl z salonu i sobie jeździłem, żeby po prostu poznać. I to jest najprostszy sposób chyba. I przy okazji budujesz sobie też tych punktów odniesienia dużo. I jak tak się dużo najeździsz, to może kiedyś dziennikarzem motocyklowym zostaniesz. No, może to jest jakiś sposób, jeżeli masz na to czas, żeby tak sobie te motocykle brać i jeździć. I rzeczywiście tych motocykli jest mnóstwo i z tego, co dochodzą mnie słuchy, to będzie ich jeszcze więcej. No wszyscy planują tam rejestrować tych motocykli dużo. Myślę, że zawsze zachęcam. Jedź, zwróć uwagę, zauważysz takie rzeczy, o których ja ci nie powiem. Bo ja ci powiem o tym, jak ten silnik oddaje moc. Ja ci powiem, że ta kanapa jest dla mnie wygodna, a ty zwrócisz uwagę na to, że no okej, może ta kanapa jest wygodna, ale on cię tutaj ten zbiornik uwiera w kolana od wewnątrz i ty tak nie chcesz, nie? I ile ludzi tyle opinii, to jest niesamowite. Ja czasami też rozmawiałem z ludźmi, nagrywając z nimi wywiady, zawsze powtarzam, to, że nagrałem raz na przykład, nie wiem, o Ducati Street Fighterze na mój kanał, to nie znaczy, że on się nie pojawi za rok czy za pół roku znowu. Taki sam model. Dlatego, że rozmowa z innym użytkownikiem będzie wyglądała kompletnie inaczej. Tak, to prawda. To będzie nowa historia. Jak jesteśmy przy motocyklach używanych, to jest dobry moment, aby przypomnieć o partnerze kanału, czyli firmie Car Vertical. Jak nie wiecie, czym jest Car Vertical, to my na chwilę teraz znikniemy, a ja Wam pokażę. Car Vertical to serwis, w którym w bardzo prosty sposób sprawdzicie historię interesującego Was motocykla lub samochodu. Wystarczy, że posiadacie VIN takiego samochodu i po wprowadzeniu go do serwisu wykupujecie raport. W samym raporcie odnajdziecie natomiast wszystkie najważniejsze rzeczy, które dotyczą historii interesującego Was pojazdu, takie jak przebieg, kradzież czy na przykład wypadkowość, tak jak widzimy tutaj, pojazd, który właśnie oglądamy, no, miał jakieś uszkodzenie. Zobaczmy zatem, czego możemy dowiedzieć się z raportu. Jak widzimy, pojazd był sprzedawany w Stanach Zjednoczonych, a w lipcu 2019 wykryto uszkodzenie. Następnie był sprzedawany, potem znalazł się w Belgii, potem znalazł się we Francji i na przykład widzimy, że we Francji nie przeszedł pomyślnie kontroli. Także to już też nam coś powinno powiedzieć. No ale idźmy dalej. Czy ten pojazd na przykład nie został gdzieś skradziony? Jak widzimy z raportu, wszystko jest ok, także możemy się troszkę uspokoić, ale już przebieg? No nie. Tutaj też jest wszystko dobrze. Nie był w żadnym momencie cofnięty. No ale przechodzimy do interesującego nas uszkodzenia, bo widzieliśmy, że coś się działo. No i mamy Stany Zjednoczone i to, co w raportach Car Verticala jest często najfajniejsze, możemy sobie znaleźć najczęściej zdjęcia z takiego uszkodzenia. I tutaj, jeśli na przykład sprzedawca twierdzi, że motocykl w ogóle nigdy nie leżał, nigdy nic się nie działo, jest cały i zdrowy, no to macie dowód, który możecie albo przedstawić jemu i rozmowa będzie wyglądała już zupełnie inaczej, jeśli nadal jesteście zainteresowani takim konkretnym egzemplarzem, lub po prostu możecie sobie taki motocykl odpuścić, jeśli szukaliście czegoś, co nie było nigdy tknięte w żaden sposób, więc jak można łatwo zauważyć, wykupienie takiego raportu przed zakupem nieznanego, używanego motocykla powinno być wręcz obowiązkowe. Pamiętajcie też, żeby kliknąć w link, który macie w opisie do tego filmu, bo taki raport ciągniecie sobie 10% taniej, także korzystajcie. A ja mam do Ciebie pytanie w tym temacie. Na pewno to robisz non-stop, ale jakbyś miał tak skondensować, nie wiem, 3 rady przy zakupie właśnie używanego motocykla. I jeszcze ja mam takie pytanie, bo nie siedzę w tym w tej chwili, ale nadal jest tak, że na, nie wiem, jeden motocykl z Polski jest 15 ściąganych z Włoch, czy tam gdzieś skądś na rynku. Dalej to tak wygląda? Czy aż tak dużo z tych ściąganych?
nie wiem, nie chcę ruszać tego tematu, dlatego że nie wiem, jak wygląda struktura, więc nie chciałbym tutaj palnąć jakiejś głupoty. Okay. Na pewno się dużo ściąga, ostatnio mniej ze Stanów, jako że ten kurs dolara był, jaki był, więc widzę ich mniej. W ogóle podobno, jak rozmawiałem ze znajomym, który od wielu lat zajmuje się ściąganiem motocykli ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy tutaj możemy rzucić nazwę, czy wolałbyś nie. Wojtek z firmy Polkom, znany pewnie wielu osobom. Mam wrażenie czasami, że połowa chopperów, cruiserów jeżdżących po Polsce to właśnie z Polkomu. I wiem, że on ostatnio mniej tam tych motocykli ściągał i też wspomniał mi o takim problemie, że jest ich po prostu mniej, bo zauważ, że gdzieś tam w pewnej chwili Japończycy przestali produkować cruisery, no kiedyś były te VTX-y, wiesz, Ridery i tak dalej, tego po prostu nie ma. One gdzieś tam się kończą, ale też popyt na te motocykle troszeczkę zmalał. No ale mniejsza o to, wracając do twojego pytania, zakup motocykla używanego. Jeżeli nie znasz się naprawdę dobrze na motocyklach, to po pierwsze zabierz na oględziny kogoś, kto się dobrze na tym zna. I nie pomoże tutaj czytanie artykułów, na co zwrócić uwagę, po prostu jeżeli nie masz tego wyczucia, nie wiesz, jak pewne rzeczy wyglądają, jaki luz to jest jeszcze akceptowalny, a jaki to nie, nie masz do tego po prostu oka ani ucha, no to nie przeskoczysz pewnych rzeczy. Zabierz kumpla, który przynajmniej przez wiele lat jest motocyklistą i przynajmniej kilka motocykli w życiu kupił. Jeżeli nie masz takiego kumpla, to warto zapłacić, nie wiem, jaka jest dziś stawka, 100-200 zł dla jakiegoś mechanika, który rzuci okiem i zaopiniuje, co on myśli o tym sprzęcie. I to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, odwróciłbym to kolejność. Wszystkie motocykle, które ja kupiłem, kupiłem w jakiś sposób z polecenia. I podobnie staram się robić z samochodami. Jak zaczynam szukać, to ja się nie nastawiam tak bardzo na konkretny model, że na przykład chcę kupić Hondę CBR600, rocznik ten i ten. Tylko najpierw nastawiam się mniej więcej na klasę. Wiem, że chcę kupić motocykl, na którym będę torować. Tak? Kupowałem ostatnio lekki motocykl, na którym sobie tam gdzieś trenowałem na torze. Wiedziałem, że chcę 250, 300 albo 400 i zobaczymy, co się trafi. Rozpuszczam widzi po znajomych, mówię, szukam takiego motocykla. Jakbyście coś mieli sprawdzonego, pewnego, dajcie znać. I w ten oto sposób Paweł, pozdrowienia dla Pawła, na torze Modlin, siedzimy sobie, mówi, ty, bo tu będzie taka Ninja 250, nie? Świetnie, wziąłem polecony motocykl, nic się z nim nie działo, przejeździłem na nim cały sezon, po sezonie sprzedałem go za taką samą kwotę, za jaką go kupiłem, człowiekowi, który również z polecenia do mnie trafił, również jego córka teraz jeździ, wiem, że jest bardzo zadowolona, wrzuca zdjęcia na Instagrama z różnych torów i ta Ninja 250 dalej służy. Takie motocykle od znajomego, 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 gdzieś jest znana ta historia i chociaż trochę wiadomo, że to nie będzie totalna mina, to jest skarb. I to powinna być porada numer jeden. Jeżeli już naprawdę takiego motocykla nie ma poleconego, porada numer dwa, pojechać z kimś, kto się na tym zna. No i porada numer trzy, nie ma złotych rozwiązań, czyli to, że kupisz najdroższy motocykl na Allegro w swojej klasie, wcale nie znaczy, że on będzie ok. I tak samo z okazjami, wiadomo, ja nie twierdzę, że nie ma okazji, są czasami. No, ja tą Ninja 250 kupiłem w naprawdę dobrych pieniądzach. I ktoś, kto ode mnie ją kupił, też uważam, że kupił ją okazyjnie. Więc istnieją okazje, ale ostrożnie. Porada numer 4, wchodzicie na Car Vertical na końcu. Wiesz co, ja troszkę też wypadłem z obiegu nowych motocykli w tej chwili. Powiedz mi, co się zmieniło przez ostatnie lata, jakie są nowości w motocyklach i oczywiście przejdziemy za chwilę do cen, bo no, to też ciekawy temat. Do motocykli wędruje większość systemów samochodów i to już tak od zawsze było, nie? ABS w samochodzie, ABS w motocyklu, kontrola trakcji, to wszystko jest adaptowane kolejno. No w tym momencie przez ostatnie dwa sezony mieliśmy modę na radary, czyli tempomat, który dostosowuje prędkość do pojazdu jadącego przed nami. Teraz z tyłu tam te radary martwej strefy, które Cię informują tu w lustereczkach. Czyli to są rozwiązania przywędrowujące do motocykli z samochodów. Jeżeli chodzi o nowości takie modelowe na sezon 2023, no to tutaj Suzuki wystrzeliło z zupełnie nowym silnikiem, nową 800 dwucylindrową, którą wsadzili do V-Stroma 800 i do GSX-a i do GSX 8S-a. I to są dwa nowe gorące modele od Suzuki i dwa gorące modele od Hondy, czyli nowy Hornet powraca. W ogóle słuchaj, nowy motocykl za 35 tysięcy złotych, coś tego typu cena za Horneta. Ale to pierwsza rata. To jest całość, serio. Masz tam, wiesz, ponad 90 koni i naprawdę, patrząc na to, co się wydarzyło z cenami samochodów, no właśnie, to można kupić nowy motocykl za nieduże pieniądze, nie? 35-40 tysięcy złotych. Może zaczynają się... do złożenia, to jest pierwsza część na przykład, nie? Nie, ja myślę, że oni tam przyoszczędzili na paru rzeczach, jak widziałem, nie byłem jeszcze na jazdach testowych, jak widziałem zdjęcia, filmy, no to okej, to nie jest, nie nazwałbym tego premium.
I rzeczywiście ten Hornet może nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Jest wiele osób zawiedzionych, bo były, wiesz, prototypy, on miał być taki ostry, agresywny, a wygląda bardziej jak CB500. Podobnie jest z nowym Transalpem Hondy, na tym samym silniku co Hornet. On też miał wyglądać jak mała Afryka, a wygląda jak CB500X. No ale okej, te ceny są naprawdę fajne. Jeszcze w dobie drożejących towarów. Uważam, że nowy motocykl można kupić naprawdę całkiem niedrogo, zwłaszcza, że nie mówimy o motocyklach, które ci się znudzą po jednym sezonie, bo takim Hornetem ponad 90-konnym to naprawdę się zdążysz pewnie nacieszyć. Ale wiesz co, moim zdaniem to jest bardzo dobra polityka, dlatego że patrząc na samochody, bo mi tu jest łatwiej przełożyć, wiesz, że nie ma już czegoś takiego jak tani samochód, nie ma Dacia nawet nie jest tania dzisiaj, bo jak ją doposażysz, to będzie kosztowała 80-90 tysięcy. I bardzo dobrze, że nawet jeśli ten motocykl będzie troszkę gorszy, ale jest, można go kupić za 35, no chcesz droższy, to kupujesz inny, prawda? O, więc chodzi. Moim zdaniem to jest bardzo dobre podejście. Spytam Cię o jeden motocykl. Mieliśmy nie gadać tam o konkretnie, ja nie chciałem, ale jest jeden motocykl, który ja kocham. To jest Hayabusa. Wiem, że jeździłeś go. Powiedz mi chociaż parę słów, czy nam o tym motocyklu. Super temat. W ogóle Hayabusa to jest magia. Okej, może nie róbmy tutaj mistycyzmu z tego, ale motocykl jest naprawdę... ma w sobie coś niezwykłego. To jest motocykl, na dość, którzy trochę jeździli, to będzie może jasne, jak tak ZZR 1400, trochę ten typ, kiedyś XX 1100 Blackbird, to są tego typu motocykle. BMK zrobiła jeszcze też tego, przecież K1300, to są motocykle, które wyglądają jak ścigacz, ale są wielkie, masywne, zapewniają niesamowitą stabilność przy wysokich prędkościach, to są takie autostradoloty. I Hayabusa taka jest. Siadasz jak na motocyklu sportowym, ale wielkim, więc ja mając ponad 1,80 m czuję się na niej świetnie. Trochę jakbyś tak, wiesz, siadał i przytulał się do pocisku, który zostaje wystrzelony. Jedziesz na niej... Jak jedziesz 160, to masz wrażenie, że mógłbyś sobie tam po prostu palić papierosa, tak, pisać SMS-a. Dokładnie. To w ogóle jest nieodczuwalna prędkość na tym motocyklu. Jak jedziesz sporo powyżej 200, to jest wciąż mega stabilnie i... coś niezwykłego. Ja kocham takie motocykle. Hayabusa jest ponadczasowa. Teraz mamy trzecią generację. Nagrałem ostatnio akurat to na YouTube'a Motogen. Nagraliśmy takie spotkanie pierwszej i trzeciej generacji. Tam wyszły fajne pewne różnice. To, co się zmieniło, ale pewne rzeczy pozostały niezmienne w Hayabusie. Właśnie ten, wiesz, ten rzędowy, potężny silnik 1300, ten ciąg od samego dołu, aerodynamika tego motocykla, to jak się na nim czujesz. Mój kumpel, który jeździ RS-em 660, jakoś tak nigdy mu się nie podobała Hayabusa, że nadal mu się nie podoba, ale kiedyś gdzieś, wiesz, pomagał nam troszeczkę logistycznie przy jakimś filmie i poprosiłem go, wracał do domu na Hayabusie, przejechał się na niej, stwierdził, wow, to jest coś naprawdę innego. To jak czujesz ten motocykl, to jaki on jest masywny i stabilny, w jaki sposób on się rozpędza, jakie daje doznania z jazdy, to jest rzeczywiście coś innego. Każdy motocyklista powinien chociaż raz w życiu przejechać się na tym sprzęcie, żeby zrozumieć, o co chodzi. Oczywiście ona jest ciężka, z nią trzeba powalczyć na zakrętach. To nie jest sportowa 600, no ale to jest motocykl do szybkiej, długodystansowej turystyki. To jest jeden z niewielu motocykli, zawsze to powtarzam, którego dobrze, to dobrze go charakteryzuje. Jeden z motocykli, które dają mi przyjemność z jazdy po autostradzie. Na większości motocykli wybrałbym jazdę bocznymi drogami, nie autostradę. Hayabusą mogę sobie lecieć autostradą i to jest naprawdę fajne. Dobra, nie będziemy robić tutaj mody na sukcesję i dwie godziny rozmowy, ale jest jeszcze jeden temat, o który chciałem Cię zapytać, czyli Hiszpania. Powiedz, co to w ogóle za pomysł, skąd się to wzięło? Mój wyjazd? Tak, dokładnie. Co się będzie działo w ogóle? No tak, pakujemy się, jutro się pakujemy i w drugi dzień świąt o poranku wyruszamy takim wielkim zestawem, samochodem z ogromną przyczepą, motocyklami, rowerami, jedziemy do Hiszpanii z wąską grupą przyjaciół i zamierzamy tam spędzić zimę. Taka ucieczka przed zimą do świąt w Polsce, a cały styczeń i luty i tam jeszcze może początek marca, może już nie, bo trzeba wrócić na jakieś targi motocyklowe do Warszawy. I ten czas chcemy tam spędzić i to jest taka prywatna inicjatywa, to nie jest żaden temat związany z moją pracą, chociaż jakieś tam projekty oczywiście będę realizować, będę w tym czasie pracować zdalnie. No w branży motocyklowej jest tak, że akurat w styczniu i w lutym najmniej się dzieje. Wtedy się planuje sezon, spotyka się z klientami, co można zrobić online'owo, więc jest ten czas
A ja zawsze bardzo dobrze czułem się w Hiszpanii, zawsze kochałem Hiszpanię. Od jakiegoś czasu uczyłem się języka, przygotowywałem się do tego, żeby tam właśnie móc spędzać więcej czasu. Planowałem, jak to zrobić, jak to rozegrać logistycznie, żeby tam móc te zimowe miesiące spędzić. To jest taka moja wyidealizowana wizja, która powstała w mojej głowie, żeby spędzać sobie te 2-3 zimowe miesiące w Hiszpanii, pozostałą część roku w Polsce. Dlatego, że to nie jest jednorazowa sytuacja, tylko to ma być... Ja chciałbym to robić co roku. To był mój taki plan na życie od dłuższego czasu. Jako, że kocham wiosnę i lato w Polsce i nie wyobrażam sobie wtedy żyć gdzie indziej i kocham zimę w Hiszpanii. I chciałbym to robić, ale jeszcze nie mówię, że na pewno będę to robić, dlatego że ten sezon ma właśnie pokazać, czy to jest takie fajne, jak mi się wydaje, że jest. Bo być może się okaże, że wiesz, pojedziemy i jednak nie będzie to takie, nie? Może sobie tam wymyśliłem w głowie, no, że to jest na takie. Pewno lepiej wrócić tutaj, ten lód, co był wczoraj, to tam tego nie będzie. Ale patrz, cały odcinek było fajnie, bary, spoko gość, a teraz wkurzyłeś połowę ludzi, nie? Obawiam się, że tak. Zostajemy, a ty sobie tam... Bez sensu. Ale wiesz co? Dobra, to może inaczej. Mam też taki plan, żeby tam się rozejrzeć i żeby być może w przyszłości zorganizować taką możliwość, aby ludzie, moi widzowie, gdzieś tam ludzie, z którymi mam kontakt na Instagramie, mogli tam przylecieć, dołączyć na tydzień, na 2 tygodnie ze swoim motocyklem albo pojeździć tam na motocyklu, który moglibyśmy udostępnić. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Na razie chcę zobaczyć, jak to wygląda, bo wiesz, to, że tobie teraz się wydaje, że to jest takie wspaniałe spędzać zimę w Hiszpanii, mnie też się to wydaje wspaniałe. Ale jak to wygląda w praktyce, zobaczymy. No może to nie jest aż takie idealne, wiesz. Ja tam na razie jeżdżę zawsze na kilka dni i czy to śmigam na motocyklu, czy to na rowerze, który też uwielbiam. No ale wiesz, 2 miesiące to troszeczkę innego, to będzie normalna proza życia. Rano, wiesz, spotkanko jakieś tam na Teamsach, później jakieś 2 telefony, później chwila na rower czy na motocykl, a później znowu jakieś tam rzeczy do pracy, więc to już to nie będą wakacje 2-miesięczne. Ja kiedyś mieszkałem już w Hiszpanii, wiesz, na Teneryfie. Tak, a to nie wiedziałem. I tam wyszły pewne wady z tego życia na Teneryfie. Jako, że to wyspa, to tak, wiesz, po 2 miesiącach tak się trochę klaustrofobicznie zacząłem tam czuć. Poza tym zacząłem tęsknić za wszystkim, co w Polsce. Uwierz mi, że można tęsknić nawet za złą pogodą i, nie wiem, za głupim koszeniem trawnika u rodziców na podwórku. Za prostymi rzeczami tęskniłem, wiesz, tak? Po prostu ci Rolexa ukradli, tak jak lewemu, i to jest prawda. No w ogóle jest temat na osobną rozmowę, ten pobyt mój na Teneryfie wtedy, bo to też był biznesowy wyjazd, miała być organizowana turystyka motocyklowa właśnie tam. Ale głównemu inwestorowi nie wypaliły pewne pomysły, no i tak, i wróciłem do Polski. Ale nie wróciłem wcale z żalem, tylko wróciłem taki, wiesz, że ale fajnie tutaj w Polsce. No wcale nie jest takim, wiesz. Wróciłem na wiosnę, było pięknie. No dobra, nie wiem w sumie, czy ja ten odcinek zdążę jeszcze wrzucić przed świętami. Jeśli tak, to wesołych świąt życzymy wszystkim. Jeśli nie, to szczęśliwego nowego roku. Tak. I co, obserwujemy Cię, patrzymy, jak ten wyjazd. Ty już jedziesz, tak? Za 2 dni, za 3 w zasadzie. Za kilka dni tak. Wyjeżdżam, więc pewnie będę, no tak, zapraszam na Instagrama Bary Moto. Zapraszamy, tak. Na YouTube'a Bary Moto, na Motogen. A, jeszcze podcast robimy. Tam, stamtąd? Bo... Nie, niekoniecznie stamtąd, znaczy ja będę nadawać stamtąd, ale to robimy redakcyjnie jako Motogen Podcast, który ma taką chyba chwytliwą nazwę, Podcast. Robimy podcast, na Spotify znajdziecie podcast, można posłuchać o motocyklach razem z redakcyjnymi kolegami, z Rafałem, z Piotrkiem Jędrzejakiem. Opowiadamy o motocyklach, robimy wywiady z podróżnikami motocyklowymi i staramy się takie, co tydzień wpada nowy odcinek, świeży projekt, robimy go od niedawna, mam nadzieję, że się rozkręci. Na pewno się rozkręci, będziemy obserwować, nie będziemy Ci w ogóle zazdrościć tego tam 25 stopni, no bo my mamy coś fajniejszego. Nie będzie aż tak, wiesz? Będzie 15-18. Nie, to w ogóle nie ma czego. Dzięki za wizytę. Dzięki serdeczne i do zobaczenia za 5 lat, jak coś tam się znów pozmienia. Dokładnie, trzymajcie się. Cześć, hej. Wszystkiego dobrego i dobrych wyborów motocyklowych.